Mówimy o tym, co dzieje się blisko Ciebie. Tak z pierwszych takich rzeczy, które nad którymi pracowaliśmy, to oprócz tego, że pracowaliśmy nad budżetem, tutaj najwięcej nad budżetem pracował Pan Artur Maruszczak, gdyż on oceniał możliwości budżetu i możliwości nasze, żeby zrealizować pewne zadania, które zostały wpisane już do budżetu na 2015 rok. Zajmowaliśmy się oprócz tego jeszcze schematem organizacyjnym, który został 15 stycznia wdrożony. Nie był to schemat narzucony, narzuciliśmy schemat organizacyjny, od dzisiaj tak pracujemy. Pracowaliśmy też z kierownikami poszczególnych wydziałów o takich albo innych zmianach. Chociaż jak ktoś popatrzy, uważam, że teraz schemat jest bardzo przejrzysty. Każdy wie, gdzie pracuje, co robi i nawet jak z zewnątrz ktoś przyjdzie, no to też będzie wiedział, do jakiej komórki należy się udać. Taką nowością w może schemacie organizacyjnym jest to, że został wydzielony dział promocją, się nazywa troszeczkę inaczej, ale chciałabym troszeczkę inną promocję miasta zrobić niż było dotychczas. Czyli taką fizyczną promocję, która będzie koordynowała pracę wszystkich podległych i nie tylko podległych organizacji zajmujących się szeroko rozumianą kulturą i promocją, zarówno ulokowaną w wydziałach, jak i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Nie chciałabym, żeby w danym tygodniu odbywały się trzy imprezy, w trzech różnych na przykład podległych nam jednostkach, a w następnych tygodniach też się nic nie odbywało. Nowością, to jest też fakt, który Radio Park napisało: Dni Miasta nie będzie. I to takimi dużymi literami, a to nieprawda. Powinniście napisać: Dni Miasta będą się nazywały inaczej. Bo oczywiście rozpoczęła się dyskusja, jak to, Dni Miasta nie będzie, będziemy oszczędzać. Takie dyskusje są. 15 października obchodzimy 40. urodziny naszego miasta, Kędzierzyna Koźla. I te Dni Miasta w tym roku będą nazywały się obchody 40. rocznicy miasta i nie będą trwały tylko w ciągu dwóch dni, będzie to cykl takich spotkań kulturalnych, muzycznych dla mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców. Jak rozpoczną się w czerwcu, skończą się oficjalnie w październiku na takim oficjalnym, na oficjalnych obchodach miasta Kędzierzyna Koźla. A już 40 lat minęło. Z takich innych jeszcze rzeczy, nie dotyczących promocji, to jest kolejne zarządzenie, znaczy pierwsze zarządzenie, które w jakiś sposób motywuje nasze spółki należące do gminy o raportowanie do swojego właściciela, jakim jest gmina, no jakim jest tutaj odpowiedni wydział w Urzędzie Miasta. Nie było tego wcześniej, a chciałabym nie wchodzić w kompetencje Rady Nadzorczej, bo każda spółka oczywiście ma Rady Nadzorcze, ale jako właściciel chciałabym też, żebyśmy mieli takie raportowanie comiesięczne według schematu, który też jest w zarządzeniu, jaka jest realizacja budżetu, jak jest narastająco budżet, tak żeby takie wiadomości też były w jednym miejscu w Urzędzie Miasta. Oprócz tego jeszcze powołaliśmy wiele zespołów. Tutaj może nie wiem, jak było dotychczas, ale ja znowu pracowałam zawsze zadaniowo. Czyli też powoływaliśmy zespoły, które też mają zadanie, które trzeba wykonać w odpowiednim czasie i które będzie kontrolowane, bo na razie te wszystkie zadania są z dniem 31 albo na początku lutego. Także też powiedziałam, taki zadaniowy sposób rozwiązania.
rozwiązywania pewnych problemów. Jeżeli chodzi o program obchodów 40-lecia, to nad tym będzie powołany zespół, który dokładnie te obchody, jak będzie to wyglądało, taki zarys tych wszystkich imprez, jeżeli tak można powiedzieć, będą kulturalno-oświatowych imprez, to potrzebujemy trochę czasu, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o byłych zastępców, no oni znaczy oni nie są pracownikami już Urzędu Miasta i wypowiedzenie było skuteczne na dzień 31 grudnia, bo to zawsze tak jest na koniec miesiąca. Od bodajże 7, w jednym przypadku od 7, w drugim przypadku od 10 stycznia płaci ZUS, no naprawdę, no ja nie mam zamiaru występować do ZUS-u, ażeby stwierdzili poprawność, czy to musi po prostu naprawdę, no, instytucja nadrzędna, czyli ZUS musi to sprawdzić, bo on wypłaca pieniądze, nie wypłaca Urząd Miasta.